Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, a to jest kolejny odcinek Deluxa. Czwóreczki oczywiście, no i jesteśmy puchar drużynowym dzisiaj. Więc przenosimy się na skocznik, gdzie dokładnie? Do Lillehammer 8. I powiem wam, że tej skoczni nie znam. Trzeba będzie ją poznać chyba w tej chwili. Jak zwykle Finlandia na tym ucierpi. Albo może i nie ucierpi, bo Asikainen... O proszę! 140 metrów! No! Nie ucierpieli jednak. Rekord mają tu Niemcy 141,5. O! Zobaczymy, czy poprawimy to. Czyżby tu Severin Freund wygrał w indywidualnym? Wychodzi na to, że właśnie tak. Jakub Janda. No nie tak daleko, ale również niezły skok. Co się ze mną dzieje, no? Dzisiaj naprawdę coś złego się ze mną dzieje, że tak daleko skacze. Alex Insam, Włochy. O, chyba wracamy na tor właściwy. Uuu, jeszcze upadł po konkursie dla Włochów. Uuu, lala. 77,2 nota. Wątpię. Maciej Kot. I Polska. O, tutaj też spóźniłem. Uuu. Ale uciągnąłem może do punktu. 121,5 jest. Kento Sakuyama i Japończycy, którzy ostatnio zabłysnęli, albo raczej to Szwajcaria oniemiała. No dzisiaj dobrze Sakuyama zaczyna dla Japończyków, jak zawsze. Trzecie miejsce, no nie jest to może prowadzenie, ale Finlandia postawiła warunki ostre. I Wellinger i Niemcy, zobaczymy. Wellinger tu za daleko nie skakał w indywidualnym, więc dzisiaj nieźle. Uważam, że nieźle i noty również wysokie. Czwarte miejsce w tej chwili. Domen Prevc. Młody Słoweniec. Ostatnio na mamucie w indywidualnych nie, w ogóle mu się nie za bardzo wiedzie, ale to nie jest lotnik. Przecież on ma 16 lat. Piąte miejsce w tej chwili Słowenia. Razem z Polską, no więc... No i Heibek. Pierwszy z Austriaków. Ostatnio nie wiedzie mu się... Nie w indywidualnym, ale w drużynowych konkursach, więc dzisiaj przydałoby się tak troszeczkę dalej skoczyć. No i skoczył, ale noty nie będą zbyt wysokie po tym jakże niepięknym lądowaniu. No i są na trzecim miejscu z Japończykami. Johan Andre Forfang. Norwezy też nie mogą wygrać, nie mogą prowadzić. To jest ich boleść. Najpierw przegrywali z Włochami. Później z Rosjanami, teraz ze Szwajcarami. I szóste miejsce. Na razie. Desch van den. On ostatnio świetnie daleko skakał, ale niestety mieli słaby punkt w drużynie i nie jest z nim ani Egloff, ani Kilian Peyer, tylko właśnie Simon Ammann. I znowu Szwajcarzy daleko i znowu będzie walka o wygraną w konkursie. A jak rozpocznie Rosja z Ilmirem Hazetinowem na czele? Ta skocznia chyba nie za bardzo mu może podpasować. Ale daleko, co ja mówię. Pierwsze miejsce, już na początku rozpoczynają ostro. No i druga tura, walka z Finlandią może być gorąca, o ile Larin to nie zwali skoku. Nie, powinno być dobrze. Nie ma może 140 metrów, ale 132,5 nawet. No brawo. Więc naprawdę Finlandia, no jeszcze licząc na dwa następne skoki, mogą być naprawdę w szóstce realnie. Łukasz Lawa. Czesi, tu też powinno być daleko i będzie świetnie. Może nie wyprzedzą Finlandii, ale odrobili troszeczkę do nich. Roberto de la Sega, no Włosi tu ciężko będą mieć. Trzeba byłoby skakać po 140 teraz, żeby mieć jakieś realne szanse na awans do drugiej serii. No i pierwszy krok de la Sega do tego zrobił, ale no ta 213 to jest za słaba. Klemens Murańka. No Polska też musi uciec spod topora, dziewiąte miejsce na razie. Razem ze Słoweńcami, więc to nie jest pozycja godna Polski. No teraz trzecie miejsce. Gonimy Czechów. No raczej tracimy więcej. Daikito. Japończycy. Piąte miejsce po pierwszej turze. Nie jest źle, ale nie jest też za błyszcząco. Ale drugi skok już. Jeszcze dalszy. 138,5. No Japonia jakby zaczęła skakać tak jak powinna.
Andreas Bank i Niemcy. Niemcy potrafią, pokazywali już to w konkursach, że potrafią skoczyć na podium, ale nie było jeszcze chyba zwycięstwa dla Niemców. Teraz drugie miejsce. Niemcy wyprzedzają już Japonię. To jest niewiarygodne aż. 1/10 punktu. Jurij Tepesz. I Słowenia musi odrabiać, jeżeli chce się jeszcze liczyć. No te dla Tepesza ta skocznia nie może być zbytnio dobra, ale skok oddał przyzwoity. Trzeba rzec, bo to szóste miejsce jest. Są za nami, są za Polakami, ale to jest dalej walka. Gregor Schlierenzauer. Nie może się odbudować w indywidualnym konkursie Pucharze Świata. A jak będzie tutaj? Nieźle, nieźle jest. Ale noty znowu nie są szałowe. Dzisiaj Austriacy dostają nadzbyt niskie noty. Fanemel. Są na razie na tym miejscu Norwedzy, ale to jest takie spod topora trzeba wyjść, nie? Bo daleko i piękne noty powinny być przy tym. Jest piąte miejsce. Już są przed Austriakami, no. Wystarczył jeden daleki skok. Luka Egloff i Szwajcaria. O panie, rekord skoczni chyba dał. Nie ma rekordu. 140,5, ale najdłuższa odległość. I zdecydowanie już są przed Finlandią. A jak odpowie na to Denis Kornilow? Również daleko, ale walka dzisiaj Szwajcarów będzie z Rosjanami. To jest pewne. Na razie nikt tutaj więcej chyba się nie dokoptuje. Robią się coraz większe straty do nich. I jak skoczy Harioli? O, Finlandia chciałaby się dobrze zaprezentować w końcu. No Harioli przyzwoicie, ale zobaczymy, czy to będzie starczy. 3,20 aż. To wystarczy na pewno. Zobaczymy, jak skoczy Jan Matura. 140,5 trzeba, aby objąć prowadzenie. Oj, ten lot nie taki dobry. No, będą niskie noty za to. Drugie miejsce jest, ale to nie jest dobry skok. 175 Bresadola musiałby skoczyć. To nie jest możliwe. Dzisiaj Włochów chyba na pewno pożegnamy. Choć naprawdę De La Sega świetnie. Bresadola również. Ale to jest zbyt duża strata do innych nacji. Jan Ziobro. No, Polska dalej na 9. miejscu. Ależ tutaj złe wyjście z progu Janka Ziobro, ale ciągnie ten skok i naprawdę wyciągnął chyba najwięcej, ile mógł z niego. Trzecie miejsce na razie pewne mamy. Włosi tracą do nas zbyt dużo, no i tak u takie uczy. Japonia naprawdę realne szanse na trójkę mają, ale trzeba daleko skakać. Za krótko to jest, oj, za krótko. Drugie miejsce za Finlandią są. No i Richard Freitag. Niemcy. No powinni przeskoczyć przed Japończyków. O ile Freitag skoczy na poziomie. Chyba skoczył. No na prowadzenie chyba nie. Drugie miejsce dokładnie. 134,5. Drugie miejsce. I Anzel Anisek. No Słowenia jest też pod toporem, ale może jeszcze się uda coś tutaj uzyskać przez dwóch następnych. O nie, chyba nie. Anisek już pokazał chyba tym skokiem, że nie będzie ich dzisiaj. Są za Polską na pewno, no i teraz czekamy. Manuel Fettner i zobaczymy. Manuel Fettner w pięknym stylu daleko. Choć sędziowie na 20 nie dali, ale drugie miejsce jest razem z Niemcami. O panie. Tom Hilde. Norwedzy są na 7. miejscu, ale po tej turze chyba już ich tam nie będzie. Będą wyżej, tak mi się zdaje. Drugie miejsce teraz oni mają, no wyprzedzają tutaj, ale cały czas są za Finlandią. Kilian Peyer. I Szwajcaria. Też powinno być daleko, oni toczą bój tutaj z Rosjanami i dalej skaczą daleko, 138,5, ale równe te skoki dzisiaj Szwajcarów. A zobaczymy, czy Władysław Bojarnicek wytrzyma tą presję.
O panie, no to dzisiaj będzie konkurs na pewno tych dwóch nacji. Świetny skok i cały czas tą przewagę robią. Robią tą przewagę zawodnicy Rosji. No to jest niewiarygodne aż. Janne Ahonen. Jeżeli on nie zawali, a nie zawalił, tylko oddał jeszcze przewagę, myślę, bo 137 Japończyk się pokusił o 20, więc myślę, że Finlandia może dzisiaj odetchnąć z ulgą i będą punkty. Roman Kołderka. Oj, ale Czechów chyba dzisiaj nie zobaczymy i może będzie to na naszą korzyść. Roman Kołderka jeszcze niskie noty uzyskał, drugie miejsce mają, ale zobaczymy, jak to będzie po skoku Polaków. Sebastian Coloredo. Ostatni skok Włochów. No i pokazał, że skacze również daleko. 509 nota mają, ale pierwszy skok Insama. Gdyby to chociaż wylądował, myślę, że byłaby realniejsza szansa, ale niestety. Kamil Stoch. Dobrze, Kamil. Drugie miejsce mamy i jesteśmy w tej chwili drugiej serii. Ale to jeszcze się okaże. Noriaki Kasai. No Japonii to ja sobie nie wyobrażam, żeby nie byli drugiej serii po tym świetnym ostatnim konkursie. No i teraz no są tuż, tuż za Finlandią. Severin Froin 141,5 i mają prowadzenie. Są ex aequo z Austriakami, nie zapominajmy, więc tutaj walka toczy się o więcej. No ale nie będzie prowadzenia. Trzecie miejsce. 1/10 z Japonią przegrywają. No Peter Preetz, zobaczymy ile jest w stanie dzisiaj skoczyć Słoweniec. Świetne występy indywidualne miał nawet, ale dzisiaj chyba nie. Nie będzie dzisiaj awansu z tego. Szóste miejsce są tuż przed Włochami. No i Stefan Kraft. Stefan Kraft daleko. Myślę, że też świetne lądowanie było, ale trzecie miejsce również. To same noty mają co Niemcy. Niewiarygodne to jest. No, Japonia przed nimi o 1/10, ale zobaczymy, jak skoczy Stiernen. Bo nie zapominajmy, Norwegia była przed Austriakami, Niemcami nawet, więc tutaj. O, chyba nie. Tym razem przegrali. Na pewno z tymi dwoma nacjami piąte miejsce mają. I troszeczkę straty też się narobiło. Simon Amann. Ile skoczy Szwajcar? Nie zapominajmy, w ostatnim konkursie to on zawalił im konkurs. Przez co nie wygrali, ale dzisiaj dobrze skoczył. Daleko, 2/20 nawet. No i też przewagę dużo mają nad Finlandią. Jewgenij Klimow jako ostatni. 135 na prowadzenie. Ale on skoczył to, co miał skoczyć. Czyli 137,5 prowadzenie. No i dalej skoczył od Ammana, więc robił jeszcze przewagi. Prawie 10 punktów przewagi Rosjan nad Szwajcarią po pierwszej serii. Trzecia kończy Finlandia. Myślę, że to jest pozytywna niespodzianka po pierwszej serii. Japonia tuż za nimi i Niemcy i Austriacy również. Później Norwegia i Polska już tracą troszkę więcej. No i to są reprezentacje, które awansowały do drugiej serii, a nie awansowały. Nie awansowali Czesi, Słoweńcy i Włosi, ale Włosi wiemy z jakich przyczyn. Bo trzy skoki De La Seggi, Brassoli, Coloredo wcale nie były takie złe. Więc zapraszam Was za chwilę na drugą serię. Okej, ruszamy. Drugą serię rozpoczyna Lauri Asikainen. Jeżeli powtórzy skok, Finlandia ma ogromne szanse na podium. I chyba go powtórzył. 138,5. Nie powtórzył, ale skoczył równie daleko. Co daje mu wtedy teraz indywidualnie prowadzenie. Zobaczymy, jak skoczy Maciej Kot. Oby nie 121,5. Tak jak było w pierwszej serii, bo to nie da nam za dużych szans w walce. Chociaż z Norwegami, nie? To jest dobrze. 136,5 wysokie noty dostał. No drugie miejsce zdecydowanie, ale chyba nic więcej. Kento Sakuyama i Japonia. To Sakuyama dobrze wyszedł z progu, ale bliżej na pewno od Finlandii. 137, drugie miejsce. Mała strata.
No i Wellinger 141,5. Jeżeli to skoczy, będą mieć prowadzenie Niemcy. O nie, on zawalił na całej linii. Zawalił tak jak w pierwszej, zawalił tak teraz, zawalił. 129,5, trzecie miejsce jest. Ale to jest słabo. Michael Heiberg teraz. Świetnie skok Austriaka. I w tej chwili to oni są na drugim miejscu. Tuż przed Japończykami. Lepiej skoczył. Widocznie od Sakuyamy i to spowodowało, że awansowali. Tam była tylko jedna dziesiąta, nie zapominajmy. Forfang. Forfang też daleko, ale bliżej chyba od Heibecka, tak mi się zdaje. Dokładnie i to jest czwarte miejsce. I Gregor Deschwanden. No Szwajcaria myślę jest poza zasięgiem już Austriaków i Finlandii, ale nie mówmy hop. No to jest słaby skok Deschwandena. 136, choć lepszy niż w pierwszej serii, ale straty już takiej dużej Finlandia nie ma do nich. No Ilmir Hazetinow teraz, zobaczymy. Mogą odskoczyć reprezentacja Rosji. O, Rosja to tym bardziej zawaliła. Będą musieli walczyć jeszcze. No, będzie walka na całego. Hazetino zawalił 130 metrów tylko. No i ile skoczy Larin, to otworzyła się dla Finlandii nadzieja na wygraną nawet. Albo i nie. Nie, no skoczył nieźle Larin to. 134, więc powinno być dobrze. Clemens Murańka 153,5 na prowadzenie. To jest nierealne. Niech powtórzy tylko odległość z pierwszej serii i będzie dobrze. Jest nawet lepiej. 137, drugie miejsce, brawo. Daj kij to. Tur za Austriakami są, więc tutaj walka na całego jeszcze jest. Ale będą za Polakami, wychodzi na to. Nie, przed Polakami, ale są za Finlandią. Odrobili mi troszkę tutaj, ale to jest dalej strata. Andras Wang. No tu trochę przekreślili swoje szanse na podium. Skokiem Wellingera, ale jeszcze wszystko przecież w nogach. O nie, Wang też zawalił. Trzecie miejsce tylko. Polacy się zbliżyli do nich bardzo. I Schlierenzauer teraz. No, w tej chwili chyba Austria obejmie prowadzenie. Dokładnie. 2,2 punktu przewagi nad Finlandią, ale nie zapominajmy, zostały jeszcze chyba trzy drużyny, trzy reprezentacje w drugiej serii. Między innymi Norwedzy. Świetnie skaczącym Fanemelem. Szkoda, że nie mają takich czterech. No, daleko. 137,5, czwarte miejsce w tej chwili. Luka Egloff. No tutaj prowadzenie mają, ale musi skoczyć daleko znowu. Luka Egloff. Chyba za szybko wyszedł z progu, tak mi się zdaje. I czy będą przed Austriakami? Są, ale minimalnie. 2,3 punktu nad Austrią. No i teraz 133,5 Korniłow. On jest w stanie odlecieć teraz naprawdę Szwajcarom. No i odleci. Nie tak bardzo. Myślałem, że dalej skoczy. 137,5, ale jest prowadzenie. Jest 10 punktów przewagi nad Szwajcarami. Harioli. Daleko. Świetnie. 136,5, 989,9 nota. I Jan Ziobro. Zobaczymy, ile skoczy Polak. Bo tutaj jeszcze walka jest o wyższą lokatę. Chociażby. No Janek Ziobro, lepsze wyjście z progu od razu. I od razu lepszy skok. 135,5. Ale noty znowu nie za wysokie. No i szkoda tych not, naprawdę. Taku Takeuchi, piąte miejsce Japończyków. I wątpię, żeby coś tu więcej się jeszcze za nich uzyskało. Oj, to wyjście z progu nie było za dobre. I skok również nie jest szałowy. No tracą cały czas do Finlandii. Richard Freitag. No Niemcy to już chyba przegrali wszystko, co mogli dzisiaj.
ale Richard Wright tak zaskoczył daleko dla nich. I trzecie miejsce mają, no. Przed Polakami są jednak. Polacy zawalili troszeczkę tym skokiem. No i Manuel Fettner teraz. Daleko Fettner. No ty też powinny być dobre. Jest prowadzenie w tej chwili. 3 punkty przewagi nad Finlandią i jak skoczy Tom Hilde? Van Emmel też daleko skoczył. Ale czy Tom Hilde również? Oj, to wyjście z progu nie było za dobre, ale lot jest daleki. Wiziutki, myślałem, że dalej będzie 136 tylko. Czwarte miejsce mają, ale chyba więcej nic w tym konkursie nie ugrają. Podium będzie ciężko. Kilian Peyer. Tuż przed Austrią są, więc musi również skoczyć daleko jak Austriak Peyer. Chyba skoczy, tak mi się zdaje. Nie! Nie skoczył. I trzecie miejsce tylko. Spadają za Finlandię. Więc Finlandia w tej chwili jest na podium. Zobaczymy, co zrobi Bojarnice, bo oni mają dużą przewagę nad resztą. No i skoczy, tak mi się zdaje. Dokładnie, skoczył Bojarnice na prowadzenie. Ale walka będzie pewnie do samego końca. Zobaczymy, jak rozpocznie Kamil Stoch. Chyba nie mamy żadnych szans już na wyższą pozycję. No, jeszcze z tym wyjściem z progu Kamila to totalnie. Mogło być 140, chociaż atak lub dwie odległości 136,5. No i Kamil najwyżej z naszych jest w tej chwili w indywidualnym konkursie, jakby to rzec. Severin Freund. Niemcy jeszcze nie oddali popisu, ale teraz 137,5 nieźle. Trzecie miejsce Freunda w indywidualnym. I zobaczymy, co zrobi Stiernen. On zawalił Norwegom. To on spowodował, że musieli tak daleko spaść. I czy on teraz troszeczkę odrobi? No wyprzedzili chyba Niemców, tak mi się zdaje. Tak. Wyprzedzili o 2,5 punkta. No i Noriaki Kessai. 136,5 i będzie prowadzenie. Oj, to takie wyjście z progu niepewne i nie będzie w tej chwili. Piątego miejsca dla nich będzie dalej. Będą tuż przed Polską tylko Japończycy. No ale ile skoczy Simonama? 135. Wypadli z trójki. Wypadli z dwójki nawet. Teraz trzeba skoczyć równie i daleko. Chyba skoczy. Mają w tej chwili prowadzenie, ale to jest za krótko czas. Ahonen skacze. 132,5. Skoczy Jan Ahonen. Skoczył i podium już jest dla Finlandii na pewno. Teraz czekamy na Krafta. Oni walczą z Rosją o zwycięstwo, ale Kraft postawił warunki. Uuu, panie, 139 metrów. No i teraz zobaczymy, co zrobi Jewgeni Klimow. 137,5. Tyle, ile w pierwszej musi skoczyć. Żeby dzisiaj Rosja mogła cieszyć się ze zwycięstwa, czy są w stanie tyle skoczyć? Ciężko powiedzieć. Nie, nie będzie dzisiaj zwycięstwa dla Rosjan. To jest pewne. Drugie miejsce dzisiaj Rosjanie zajmują, więc Austriacy niewiarygodnym przebojem wygrali dzisiaj konkurs. A to po pierwszej turze na to się nie zanosiło, nawet po drugiej się to nie zanosiło. Potem świetne naprawdę skoki. Nikt nie przekroczył u nich 140 metrów, ale w drugiej serii byli nad wyraz bardzo skuteczny, bo 137,5, 136,5, 137,5 i 139 na koniec. Druga Rosja kończy. Myślę, że najbardziej zawalił im Hazetinow, Bojanice Wiklimow w drugiej serii, bo reszta Korniłow skakał chyba najrówniej dziś z nich, dzięki temu trzecie miejsce w indywidualnym konkursie. Trzecia Finlandia ze świetnym Masikainenem, który indywidualnie dzisiaj był nie do pokonania i wygrał te zawody, ale Finlandia zdobyła też sporo punktów. Czwarta Szwajcaria. Niestety Eglow zawalił, Peyer dorzucił i Amman też dorzucił. No, pierwsza tura była świetna. Norwegia piąta. Tutaj niestety Stiernen zawalił na całej linii im. Szósta reprezentacja Niemców. Tutaj niestety Bellinger i Wang dorzucili cegiełkę. No i siódma Japonia, Kasai i Takeuchi. No i to też bym powiedział. No i ósma Polska. Tutaj niestety pierwsza seria i Maciej Kot. Szkoda.
Ale zobaczmy, jak się przedstawia klasyfikacja generalna. Bo tutaj Rosja przeprowadzi 2100 punktów, dwa zwycięstwa, dwa drugie miejsca, druga Austria, dwa zwycięstwa, jedno trzecie miejsce, 1600 punktów. Tak samo jak Szwajcaria, ale Szwajcaria była tylko dwukrotnie na podium, raz wygrała i raz na drugim miejscu. Norwegia czwarta, trzy podium, ale trzy razy drugie miejsce, 1550 punktów. Niemcy 1200, ja Słowenia 1100, 850, Japonia, Polska 800, Włochy 700, Czechy 4650, no i Finlandia 450. Goni w tej chwili troszeczkę tutaj punktami, ale czy uda im się do końca pucharu drużynowego to zrobić, to się okaże w następnych odcinkach. Więc jeżeli Wam się ten podobał, to nie zapomnijcie o cenie i do zobaczenia następnym razem, kiedy to będziemy przenosić się, mam nadzieję, na jakiegoś mamucika. Trzymajcie się, na razie i hej, ludziska. Pa, pa.